Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Jedna osoba. Zatem projekt został przyjęty pod obrady dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, kolejna propozycja dotycząca apelu Rady Miejskiej już uczynienia dotyczącą kwestii rolnictwa. Proponuję, aby znalazło się do punkcie 9. Wał będzie zrobiona i co w ogóle tam będzie zrobione? Na tym wale. Czy śluzy będą tam jakieś zmieniane, czy remontowane, co? I tak dalej, bo cały czas mówimy to, że to jest tutaj groźna. Praktycznie wały w tym gruncie, a wszystko się zlewa w drugą stronę. Jak sądzę, powiedział, pompy. Pompy to, panie sądzisie, jak najbardziej, nie tylko mamy, bo my mamy wodę na naszej przepompowni z Jaszczomy, z tamtej strony. Do swojego gruntu przychodzi woda z Dębicy. My po prostu z całej, powiat to jest mało. Okoliczne tutaj nasze powiaty, wszystkie jakie graniczymy, wszystko sprowadza się tylko ta woda. A o ile mi wiadomo, jak było po prostu przepompownie instalowane, były instalowane do zbioru wód z pól. A my ją po prostu przyjmujemy z całego świata naszego tutaj, z którym graniczymy. No o kierowcach to wszyscy wiemy i wszyscy mówimy. U nas jest znaki, stoją elegancko 40, a na tablicy pewno u pana kierowcy Pira jest 140. I nie po prostu nie patrzą na nic, że to jest znak, dzieci, szkoła i tak dalej. Tam, gdzie się panowie komendanci, jakbyśmy mówili, że jak się pojawi rowerzysta, no to jest pierwszy. Ale jak się pojawiają tiry, które idą się 6, 7, 8, 10, 1 za drugim, tam nikogo nie ma. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan sobie się pan. Panie Sakarzu, panie burmistrzu, jeśli otrzymałem przedstawicieli melioracyjnych, więc chciałem jeszcze o Dąbrowicy. Chodzi tam taki nieduży odcinek Wałna, więc to na Brniły. To jest niedużo tego, tylko akurat tak się składa, że na pomocy nigdy nie możemy mieć, bo jak jest woda na Brniły, więc na Wiśle, na Opuście, także zawsze to jest najgorzej, bo u nas to jest najkrótszy odcinek. Ale warto byłoby kiedyś, żeby ktoś zaglądu do tego, żeby coś tu zrobić. Tam jest taki odcinek, co jest asfaltem dochodził do wału, tam jest duże zaniżenie, tak żeby musieli worki ładować co. Jak jest większa woda, to przechodzi przez wał. No i tutaj szczególnie koło Warzonka. To takie dwa krótkie odcinki są, ale wartałoby kiedy zrobić, bo zawsze to sami musieli się z tym mordować i tam od ludzi odzyskiwać. I ja dziękuję. Dziękuję panu sobie. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, szanowna rado, panie przewodniczący. Ja mam taką prośbę, takie pytanie. Chodzi mi o drogę na Wale od mostu do ujścia rzeki Bresi. Wreszcie, kto ma tę drogę naprawiać? Czy Podkarpacie, czy Małopolska, z regionu województwa, czy zarządy wojny? Bo jedni mówią, że my, inni mówią, zadzwonić do zarządu Żomierca, to nie, wy sobie macie na swoim terenie, to sobie zróbcie sam. Na swoim terenie to nie dobrze, w województwie Podkarpackim. A gdzie jest wam na terenie Małopolski? Nie tak. I to jest takie powiedzenie, że wśród serdecznych przyjaciół przydająca zawsze. No ale i nie wiem, czy tak będzie dalej, że my zostaniemy zawsze na końcu i tak było, jak było Powódź, też nie możemy się dogadać i teraz z kawałkiem drogi nie możemy się dogadać, żeby ktoś to tę drogę naprawił. No, na swoim terenie robią, a nas mają gdzieś. Dziękuję. Dziękuję bardzo sobie. Bardzo proszę pan sobie. Ja jeszcze może odnośnie, jak było wspomniane o tej drodze na Kościuszki, że też by warto zwrócić uwagę do Wojewódzkiego Zarządu Dróg do Krakowa o te Słudzienki. Był przypadek taki, że tam pod, tam gdzie pracuję, tak około przebyłem po Pierni, najechał film na Słudzienkę, pękła, przykrycie pękło i rozdarło całe. Tak wpadła osobówka, tak nie wiem, co by z tego wyniku. I wszystkie po kolei wzdłuż Wisły, wszystkie prawie się stawiają, każdy jeden najazd. Dlatego to jest, przykrycia się wstawiają.
trzeba to z czymś zgłosić, bo może do tragedii dojść, zabić się może kto, a może zapobiec temu wszystkiemu. Teraz my tam na tamtej sali siedzą, tam w ogóle nic nie słychać. Ale to jest tak na marginesie, przywrócić tak jakby dawni byli na sali obecni przez 12 lat. Czyli mieścimy się wszyscy. To jest na marginesie tylko. Mam pytania do panów dyrektorów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych odnośnie koszenia wałów. Na jakich etapach i co będzie z tymi wałami nadal? Jak się okazuje, czy się powtórka może być z ubiegłych lat, tak jak było na upuście, co były niewykoszone wały, jak poszła kontro, co prześli, tak było co 20 metrów były dziury. Jak można teraz zobaczyć te, jakiekolwiek są wały, jak jest trawa na mój wzrost? To chyba sobie podarujmy to wszystko, jeżeli z jednej strony jest wykoszone, a wewnętrzna strona jest w ogóle niewykoszona. Zgłaszane były, że są prawdopodobnie nory lisie we wałach. Teraz nie idzie tego sprawdzić, bo to się nie da sprawdzić. Drugie pytanie to jest odnośnie pomp na stacji u nas na Zabrzu, na Różnicy. Były ustalone normy przepływu wody, ale coś w rodzaju chyba opadowych, jeżeli ten róg główny się ciągnie 11 km, a zboczne to biorą aż od Tarsmaku z Radgoszy. Jeżeli ktoś nie przemyślał nad tym, że może jak strzeli wał, żeby tę wodę ściągnąć, jeżeli by te pompy były zwiększone, normalnie obliczone, to by tych wody w Zabrzu by było tego nie miało ani Brzezówka, ani Zabrzu. A tu okazuje się co? Nie ma przepustowości wody, bo nie ma obliczeń przepływu wody. I stałem wniosek o powiększenie pomp, te najmniejsze zrobić teraz tych na do drugiej wielkości, a wszystkie trzy z tych, co są największe. I w takim razie to najprędzej uratuje całą sytuację, ten odpływ wody by się zdążył zebrać. Nie widzę nikogo tutaj z Rejonowego Zarządu Dróg. Odnośnie tych tirów, którzy idą na kierunku Radgoszczy. Wywozi urobek z kopalni piasku na naszą. No i czy mu zamknąć tą drogę? No można ograniczyć do 5 ton. Ale sens tej działalności gospodarczej wtedy zupełnie znika, bo on 5-tonowymi jakimiś tam małymi samochodzikami wozić tego nie będzie. Jest to ryzyko. Podobny problem mamy na Słupcu. Dwie nowe kopalnie rujnują nam nasze drogi. No ale musimy prawdopodobnie z tym żyć, no tym bardziej, że tam przewidzieliśmy odbudowę tych dróg. Także co zepsują, to zepsują, a potem ocenimy sytuację i będziemy wiedzieć. Podobnie. Cała skrzynka, nowa nawierzchnia w tej chwili na drodze z Szczucin, Radwan, Wola Mędrzechowska, no będzie trwała, tylko nie wiadomo jak długo. Ten ruch ciężki akurat na tej drodze jest bardzo, bardzo długi. Co do drogi krajowej i studzienek. Wystąpię odwrotnie. Problem studzienek jest znany, przynajmniej w Zarządzie Dróg Krajowych w tym rejonie tarnowskim. Natomiast nie dostają większych środków na remonty, mają remonty tylko wyłącznie na skutek zdarzeń ekstremalnych, czyli właśnie wyrwania, załamania, ponieważ cała kanalizacja w tej drodze musi być przebudowana, bo jest tak skorodowana, że będzie się zapadać. Planowano remont, jak Państwo wiecie, w pierwszym podejściu od 2011 roku. Jak na razie przesunięto go na czas powyżej 2013. Co dalej? Nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, bo nikt nawet z Generalnej Dyrekcji nie był w stanie odpowiedzieć mi na takie pytanie. Ale ten problem zgłoszę odwrotnie, bo istotnie jest tak, ja sam widziałem, jak się wyłamują te studzienki i jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wał w Laskówce, myślę, że Panowie też nam na ten temat odpowiedzą. Wapno, Pan sołtys ze skrzynki. Nie ma decyzji na temat gmin. Nie złożył i taki wniosek nie był. I kolejne pytanie, czy problem, to jest zaproszenie na tą imprezę
jak to pan nazwał, no, rekreacyjna. Nie była to uroczystość, na którą zapraszaliśmy wszystkich. Dotykaliśmy się w gronie pracowników, pozwoliłem sobie telegrafnie zaprosić. Decyzja była moja. Nie było tu jakiegoś specjalnego klucza, aczkolwiek wszystkich nie zaprosiłem. O, tak to nazwijmy. Proszę Państwa, wniosek pana przewodniczącego niezwykle słuszny, bo utrudnienie, a właściwie to już na dobrą sprawę skazanie tych ludzi na sąsiedztwo z naszym jarmarkiem na ulicy 3 Maja i tych sąsiednich ulicach, bo to nie dotyczy jednej, w tej chwili to się rozprzestrzeniło także na tą część zachodnią, po stronie zachodniej targu, czyli tamte brzozowe, dębowe i inne, no wszystko jest tak upchane samochodami, że jest to sytuacja taka. Przy drodze, przy ulicy 3 Maja największym problemem jest jeszcze intensywny ruch na drodze krajowej, który powoduje, że trudności z prowadzeniem się mieszkańców przede wszystkim, wyjazdem własnych posesji, a potem wjechanie na drogę krajową jest niezwykle trudne. Nie ukrywam, że ja nad tym problemem zastanawiałem się wielokrotnie. Prostego rozwiązania tam nie ma, ponieważ będziemy w tej chwili przyjmować działania dotyczące poprawy tej infrastruktury, czyli drogi i chodników. Mam nadzieję, że przez 3 miesiące oduczymy parkowania, a potem to już tak zostanie. Natomiast dwie kwestie, w których szczerze mówię, wcale tutaj nie próbuję udawać mądrego, są dla mnie niezwykle trudne i jak na razie nie potrafiłem znaleźć sposobu na ich rozwiązanie. To jest właśnie obręb połączeń tych dwóch dróg z ulicą, z ulicą Krajową i tego, co się dzieje na ulicy Świerczewskiego. To są dwie kwestie, które nie mają bypassu, nie ma innego połączenia. Zostało przyjęte 3 osoby. Słownie 3. Pierwsze z nich zostało wykonane, uzupełnienie zatrudnienia księgowości na skutek normalnego, jak przepisy prawa nakazują, konkursu na to stanowisko. Czyli inaczej, działania związanego z publicznym i konkurencyjnym wyłonieniem kandydatów. Nawiasem mówiąc, konkurs wbrew pozorom nie cieszył się aż takim wzięciem, jakby można było sobie wyobrażać, patrząc na nasz rynek pracy. Były tylko 4 oferty. Na dobrą sprawę jedna z nich spełniała warunki formalne. I to zatrudnienie nastąpiło od 1 lutego roku bieżącego. Natomiast 2 stanowiska, Państwa o tych stanowiskach informowałem, ale powtórzę, 2 stanowiska, które są, których nabór został dokonany w trybie bezkonkursowym, to jest stanowisko asystenta i doradcy. I te 2 stanowiska pozwoliłem sobie skorzystać z uprawnienia, które mi przysługuje. I one, oba te stanowiska są zatrudnione, przy czym to zatrudnienie nastąpiło z dniem 1 marca, czyli nie dotyczy to roku 2010, jakby wynikało z pytania łupów powyborczych, ponieważ to zostało to rozstrzygnięte zdecydowanie później na skutek tych przemyśleń, które wynikały z tego, by zabezpieczyć prawidłowe działanie. Nie ukrywam, szanowne panie i panowie, że pojawi się prawdopodobnie w roku bieżącym jeszcze 2 stanowiska, które będzie trzeba obsadzić. Dzisiaj będziecie Państwo podejmować decyzję o odwołaniu skarbnika, więc w związku z tym z księgowości z kolei jedna osoba odejdzie, ktoś inny podejmie tą funkcję, ale uzupełnić tego miejsce tego kogoś innego prawdopodobnie będzie w trybie pilnym.